Zwiększanie się liczby przypadków zakażeń wirusem HIV i rozwijaniem się zespołu nabytej niewydolności immunologicznej w całym świecie powoduje coraz większe zainteresowanie tym problemem, a możliwość przejścia zakażenia na dzieci jest jego ważną częścią, również wzbudzającą duże zainteresowanie. W związku z tym, zdając sobie sprawę, że teraz w Europie Wschodniej, a nawet i u nas, ten problem staje się bardzo aktualny, chociaż na szczęście nie mamy gwałtownego wzrostu tego typu zakażeń, sądzę, że może być dla Państwa interesujące, jeżeli powiem kilka słów o problemie zakażeń wirusem HIV u dzieci. Liczba przypadków zakażonych wirusem HIV, będącego przyczyną nabytej niewydolności immunologicznej, czyli AIDS, zwiększa się w skali światowej z każdym rokiem, osiągając liczbę ponad 42 miliony, spośród których w ciągu ostatnich 20 lat zmarło około 23 miliony, a wśród nich w ostatnim roku, czyli 2002, 3 miliony 100 tysięcy. Zakażenie HIV i rozwój AIDS stały się więc pierwszą przyczyną zgonów w Afryce, a czwartą w skali światowej. Pierwsze przypadki zespołu nabytej niewydolności immunologicznej, dla której uznano ogólną światową nazwę AIDS, pochodzącą od jego angielskiej nazwy Acquired Immunodeficiency Syndrome, zostały opisane w 1981 roku. Choroba była stwierdzana u osób dorosłych, zwłaszcza o orientacji homoseksualnej, także u narkomanów używających wspólnych niesterylizowanych strzykawek i u osób biseksualnych. Intensywne badania i poszukiwania przyczyny tej choroby, w których wywiady dotyczące jej rozprzestrzeniania się i zakaźności przypominają opowieść kryminalną o poszukiwaniu sprawcy przestępstwa, doprowadziły w 1983 roku do zidentyfikowania wywołującego ją wirusa z grupy tzw. wirusów powolnych, nazwanego HIV, czyli Human Immunodeficiency Virus. Zakażenie nim prowadzi nie tylko do niewydolności immunologicznej, ale również powoduje zmiany w układzie nerwowym. Już w 1982 roku pojawiły się pierwsze doniesienia o wystąpieniu zespołu AIDS u dzieci. Zbiegły się one ze stwierdzeniem zwiększenia zakażeń u młodych kobiet, potencjalnych matek. Obecnie kobiety stanowią ponad 40% zakażonych HIV i chorych na AIDS. Są one źródłem zakażenia dla dzieci, których główną drogą nabycia go jest przekazywanie przez zakażoną matkę. Możliwość infekcji dziecka przez przetaczanie krwi lub preparatami krwiopochodnymi zmniejsza się ostatnio do minimum dzięki ścisłej kontroli dawców krwi wszędzie tam, gdzie jest ona przestrzegana. Infekcja odmatczyna może nastąpić w czasie ciąży transłożyskowo, podczas porodu lub poprzez karmienie piersią. Trudno jeszcze ustalić, która z wymienionych dróg występuje najczęściej. Prawdopodobieństwo zakażenia dziecka przez matkę oceniane jest na około 30%. W ostatnich latach zastosowanie w krajach rozwiniętych leczenia przeciwwirusowego u matek w czasie ciąży, porodu oraz u noworodków w pierwszym dniu życia pozwoliło na zmniejszenie liczby zakażeń odmatczynych, a dalsze leczenie na opóźnienie przejścia choroby w stadium w pełni rozwiniętego AIDS, a nawet zmniejszenie śmiertelności. Przy tych pozytywnych wynikach trzeba jednak zwrócić uwagę, że przy mniejszej liczbie zakażeń przez matki nosicielki wirusa trzeba pomyśleć o dzieciach, które są zdrowe, a losy ich są często bardzo skomplikowane, ponieważ są dziećmi matek chorych i często wcześnie umierających. Co do liczby zakażeń HIV u dzieci, niech będą przykładem liczby podane przez kraje wysoko rozwinięte, a więc przez Centrum Kontroli Zachorowań dla Stanów Zjednoczonych, wynoszące 9 tysięcy przypadków AIDS u dzieci do 2001 roku.
w Polsce w latach 1989 do 2001 wystąpiło 60 zakażeń HIV u dzieci, większość przekazana przez matki nieleczone. Niestety, sytuacja jest dużo gorsza w krajach ubogich i słabo rozwiniętych. Trudno ocenić zakres narastania tam liczby przypadków zakażeń HIV i pełnoobjawowego AIDS u dzieci. WHO ocenia, że na koniec 2002 roku żyły na świecie 3 200 000 dzieci z infekcją HIV lub w pełni rozwiniętym AIDS, najwięcej z nich w Afryce, w której wedle ich oceny, to znaczy oceny WHO, żyło 35% z ogólnej liczby dzieci z infekcją lub pełnym AIDS. Liczba chorych ciągle wzrasta. Szacunkowo w 2002 roku we wszystkich wiekach o 5 milionów, w tym 800 tysięcy dzieci. Rozpoznanie na podstawie objawów klinicznych zakażenia HIV u noworodka pochodzącego od HIV dodatniej matki nie jest wcale łatwe, choć istnieje szereg wiążących się z nim objawów. U części noworodków i niemowląt widoczne są cechy ogólnej dystrofii, takiego ogólnego złego rozwoju i objawy takie jak powiększenie węzłów chłonnych, wątroby i śledziony, obniżenie we krwi liczby krwinek białych i płytek krwi oraz występowanie jednostek chorobowych charakterystycznych dla AIDS, jak na przykład zakażenie płuc i oskrzeli, zapalenie płuc wywołane przez pneumocystis carini, czy też owrzodzenie śluzówkowo-skórne spowodowane przez wirus herpes simplex. Trzeba jednak przy tym pamiętać, że w badaniach laboratoryjnych aż do 18 miesiąca życia można stwierdzić we krwi dziecka obecność matczynych przeciwciał przeciw HIV. Czyli dziecko zdrowe może mieć te przeciwciała do 18 miesiąca życia. Na szczęście w ostatnich latach już ustalono, że dla rozpoznania infekcji HIV trzeba dwukrotnie stwierdzić obecność wirusa we krwi lub w tkankach przy pomocy jego hodowli lub łańcuchowej reakcji polimerazy albo wykryć obecność antygenu wirusowego P24. Tylko w około 1/4 przypadków z odmatczynym zakażeniem AIDS rozwija się w ciągu pierwszego roku pełnoobjawowa choroba. Reszta może przeżyć nawet kilka lat bez wyraźnych objawów chorobowych. Rozwijająca się choroba ma u dzieci swoisty przebieg, różniący się od obserwowanego w przypadkach dorosłych. HIV, który, cytuję, ma za cel swego ataku głównie układ immunologiczny i układ nerwowy, u dzieci powoduje niewątpliwie niewydolność immunologiczną, ale mniej wyrażoną niż u dorosłych. Objawia się ona obecnością infekcji oportunistycznych, ale mniej częstych u dzieci niż u dorosłych, takich jak na przykład toksoplazmozy. Inne zespoły chorobowe występujące w AIDS, takie jak pojawienie się nowotworów, często w formie chłoniaków pierwotnych w układzie nerwowym lub mięsaka Kaposiego, bywają obserwowane również u dzieci. W odniesieniu do układu nerwowego natomiast pojawiają się i stopniowo narastają zaburzenia, których obecność stwierdza się u 30 do 70% zakażonych dzieci, ujawniające się zwykle łącznie z objawami niewydolności układu immunologicznego. Objawy te, rozpoznawane jako postępująca encefalopatia, sygnalizują przejście infekcji w HIV w rozwinięty AIDS. Obraz zmian powstających wówczas w układzie nerwowym jest specyficzny dla mózgu dziecięcego, między innymi dlatego, że szkodliwe działanie samego wirusa, zespołów związanych z zaburzeniem odporności i ewentualnymi innymi czynnikami szkodliwymi wpływają na dojrzewający układ nerwowy o zmiennej w czasie odczynowości w okresie dojrzewania. W większości zakażonych dzieci występują zaburzenia w rozwoju mózgu prowadzące do narastającego małomózgowia. Jest to objaw szczególnie częsty. Ocenia się, że jego cechy można stwierdzić nawet w 85% przypadków. Obecność i stopień małomózgowia potwierdza kontrola obwodu czaszki i powtarzane badania neuroradiologiczne z użyciem rezonansu magnetycznego. W
przypadkach zmarłych pośmiertne badania neuropatologiczne wskazują, że na powstanie małomózgowia w przebiegu HIV wpływają zarówno procesy zaburzające rozwój ośrodkowego układu nerwowego, jak pojawiające się zmiany zanikowe właściwe mózgom dorosłym. Rozwój postępującej encefalopatii może doprowadzić do powstania kilku jej postaci. Najcięższa z nich przebiega gwałtownie, prowadząc do niedowładów spastycznych zarówno kończyn dolnych, jak górnych, a przede wszystkim do niedorozwoju umysłowego. Dzieci tracą nawet nabyte poprzednio umiejętności, dalszy ich rozwój jest znacznie opóźniony. Zanika normalny kontakt z innymi dziećmi. Dzieci chore stają się apatyczne. Mogą dołączyć się inne objawy neurologiczne, świadczące o poważnym uszkodzeniu układu nerwowego. Encefalopatia może jednak narastać dużo wolniej, a w jej najlżejszej postaci może nawet dojść do pewnej poprawy i nabywania nowych umiejętności. Niesprawność ruchowa jest wówczas również mniej nasilona. Jak widać z tego krótkiego przeglądu zmian, jakie wywołuje zakażenie HIV i rozwój AIDS u dzieci, stanowią one bardzo poważny problem w skali światowej. Wchodzi w grę zarówno sprawa leczenia, która choć pozwala na zmniejszenie liczby zakażeń i przedłuża czas bezobjawowej infekcji, ale jeszcze nie jest w pełni skuteczna. Również powstaje problem opieki nad tak liczną rzeszą zakażonych dzieci o różnym stopniu zaburzeń chorobowych.